Cześć wszystkim, witajcie zimową porą. Dlaczego warto z radiostacją wyjechać lub wyjść za miasto? Spokojnie, to nie będzie poradnik dla krótkofalowców, a jedynie ponowne przybliżenie pewnego hobby i zarazem pasji, która jest ze mną od dawna. Nie przełączajcie telewizorów. Zacznę od zimy, która potrafi uziemić motocyklistów na dobre. Oczywiście nie wszystkich, ponieważ znam takich, którym mrozy nie straszne. W sumie to swój sezon zakończyłem 28 grudnia, a więc całkiem nieźle. Po nowym roku pogoda nie była już tak łaskawa. Sorry, taki mamy klimat. Wiem o tym. Pakuję to, co będzie mi dzisiaj niezbędne, a więc małą radiostację, antenę, GoPro i zestaw do parzenia kawy. W XVII wieku kawa zawitała do Europy, przynosząc ze sobą nie tylko intensywny smak, ale także rewolucję w kulturze spożywania napojów. Początkowo pojawiła się w kawiarniach w Wiedniu i w Wenecji, szybko zdobywając popularność wśród elity. Jednak prawdziwe zauroczenie kawą nastąpiło wiek później, kiedy to ta magiczna mikstura podbiła serca i kubki smakowe mieszkańców całego kontynentu. Paryż, stolica mody i smaku, stał się Mekką dla miłośników kawy. Kawiarnie z eleganckimi towarzystwami filozofów, artystów i literatów stały się miejscem nie tylko delektowania się aromatycznym napojem, ale również wymiany myśli i niesamowitej, czasem wręcz szaleńczej kreatywności. Zadałem sobie pytanie, kiedy kawa z wykwintnych salonów mogła trafić jako niezbędny element ekwipunku podróżników. George Washington Sears, znany również pod pseudonimem Nesmuk, był amerykańskim podróżnikiem, pisarzem i miłośnikiem przyrody, żyjącym w XIX wieku. Nesmuk był znany ze swoich wędrówek i obozowych przygód, zwłaszcza w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych. W swojej książce, opublikowanej równo 140 lat temu, Nesmuk poruszał różne aspekty życia na wolności, w tym również gotowanie na ognisku i przygotowywanie posiłków w terenie. Wspominał też o kawie z Brazylii, o jej parzeniu, gotowaniu i smaku. Jednak do kawy nie był mocno przekonany i, jak twierdził, dla wyczerpanego człowieka nie ma nic tak relaksującego i orzeźwiającego jak kubek mocnej zielonej herbaty. No cóż. Wrócę jeszcze do kawy i Nesmuka, który napisał znakomite zdanie. Aby przygotować idealną kawę, wystarczą tylko dwa składniki i tylko dwa. Są to woda i kawa. To właśnie przez złe zarządzanie tym drugim pijemy kiepską kawę. I tu trzeba przyznać mu rację. Sztuka parzenia kawy to sztuka. Ale dobra kawa. To jest moja antena. Teraz posłuchajmy, co w kniei szumi.
a tak naprawdę co słychać na częstotliwościach 7,14 MHz, bo taką mam ze sobą antenę. Na początku zadałem pytanie, dlaczego warto z radiostacją wyskoczyć za miasto? Nasze krótkofalarskie częstotliwości podatne są na wszelkie zakłócenia z sieci energetycznej, urządzeń domowych i przemysłowych, od komputerów, telewizorów, kiepskiej fotowoltaiki, a na wielu innych abstrakcyjnych kończąc. Oddalając się od miasta, problem w większości znika, a łączności stają się przyjemnością. Nie trzeszczy, a słychać odległe i słabe stacje. Dodatkowo fakt przebywania w plenerze potęguje taką przyjemność wielokrotnie. Oczywiście to moje subiektywne wrażenia. Każdy powód bywania na łonie przyrody jest dobrym powodem. W tym moim krótkofalarstwie to nie tylko łączność radiowa jest ważna, ale także bywanie w naturze, spokój otoczenia i możliwość ucieczki od codziennego zgiełku. A może by tak na grzyby. Pieprznik jadalny. Opieńka. Żeby tak wrócić kilka miesięcy wcześniej? Moja szuflada może nie jest przepastna, ale skrywa jeszcze kilka krótkich filmowych plików. Tym razem w oczekiwaniu na pewną grupę znajomych, o której opowiem za chwilę, wybrałem się na piękną górkę kilka kilometrów od Przemyśla. Wieś Ujkowice, kiedyś nosząca podobną nazwę, lecz z samym H na przodzie, była dawniej miejscowością szlachecką należącą do rodu Lubomirskich. Przed ponad 350 laty została dotkliwie spustoszona przez najazd Tatarów, a tuż po zakończeniu II wojny światowej nacjonaliści OUN-UPA ponownie pustoszyli i palili wieś. Ślady I wojny są nadal widoczne w całej okolicy, czyniąc ten obszar świadkiem historii pełnej dramatycznych wydarzeń. Historia moich stron jest niezwykle bogata w konflikty, ponieważ oprócz najazdu Tatarów, Szwedów, Rosjan, działań OUN-UPA, należy również wspomnieć o Niemcach i Sowietach, którzy dodatkowo wpisali się w krajobraz wiecznych wojen. Już mówię, flora fauna 0820, architektura drewniana, Adam Dorota Karol 342 i gmina Stefan Y03. Przechodząc do tematu radia, warto wspomnieć o wyjątkowej pogodzie na początku października. Dni były niezwykle łaskawe, towarzyszyło nam słoneczne niebo, a temperatura utrzymywała się powyżej 15 stopni Celsjusza. Nawet wiatry wiejące w okolicy nie były w stanie zepsuć tego pięknego krajobrazu. Podczas rozmów z entuzjastami radia z różnych zakątków świata, zarówno z jakiegoś odległego lasu, jak i z krajów takich jak Szwecja, Norwegia, Niemcy, a także kilku z Polski, udało się podzielić naszą fascynacją oraz wymienić doświadczeniami i uprzejmościami. Sierra Quebec 8, Charlie Bravo Yankee, potable. This is Delta Bravo 2, Sierra Kilo returning. Your signal is very weak of 5 and 4, 5 and 3 only, but I copy you. Przy okazji 100 watów z mojej strony, ICOM 760, Hex Beam. Thank you.
Przemyślu czekała już na mnie mocna motocyklowa ekipa z centralnej Polski, której motto brzmi: jeździmy, bo lubimy. Spotkaliśmy się już wcześniej w Zachoczewiu w Moto Floydu Bieszczady. Tym razem sam Floydu przywiódł ekipę do twierdzy Przemyśl, a ja wcieliłem się w rolę przewodnika. O twierdzy Przemyśl wspominam już w swoich filmach wielokrotnie, ale wypada teraz powiedzieć choć słowo. Jak nasza miejscowa legenda głosi, twierdza Przemyśl jest trzecią co do wielkości pierwszowojenną twierdzą po Antwerpii i Verdun. W każdym razie jest to jedna z 200 wielkich fortyfikacji stałych istniejących w Europie w 1914. To twierdza pierścieniowa, czyli taka, która otaczała, i to podwójnie, całe miasto fortyfikacjami. Bardziej na wschód już się nie da. Jedziemy na fort pierwszy Salis Solio w Siedliskach, którego fosa dotyka pasa granicznego Polski z Ukrainą. Po wybuchu wojny twierdzy przed Rosjanami broniło 128 tysięcy żołnierzy austro-węgierskich, dysponujących ponad 1000 dział. Jeśli zamierzacie wybrać się do twierdzy Przemyśl, to proponuję zaczynać właśnie od tego fortu. Będziecie pod wrażeniem. No to pewnie, no trzeba, nie? Tutaj wiesz. No leci. O, się wyprostuję. No. Dzisiaj jestem ubrany. Czyli nie poznam. A, to takie współcześniejsze zdjęcia. Po drugiej wojnie. Trochę ponad kilometr w linii prostej, również w bezpośrednim sąsiedztwie granicy, leży ostatni fort pierścienia zewnętrznego, fort pancerny numer 15 Borek. Nie jest tak okazały jak fort pierwszy, ale i tu warto zaglądnąć. W centrum fortu znajdują się piętrowe koszary z wysuniętym w kierunku wału czoła, jednokondygnacyjnym schronem centralnym, osłonięte wałem ziemnym. Fort miał zapewniać obronę głównej drogi i linii kolejowej z Przemyśla do Lwowa. Miłośnicy czeskiej motoryzacji mogą przyjrzeć się kopule pancernej z napisem Skoda. Takie okienniczki mieli, jak chcieli mieć ciemno, to szybko. Zdobywcy twierdzy Przemyśl. O, tak. No dobra. Co ty tam masz do wciągania, kurde, ja to wiesz. Ja tylko widzę, jak wiesz, jak no ty tak samo. Ja tylko widzę, jak tam wszyscy jechałem. Zobacz. Też, było tak. Ja też chcę. Darek jedzie się tam, coś rozgląda. Super. Tak, popatrzy się Ania, Darek postawa. Chodź do nas, ty wysoki jesteś, tu będziemy. Musiałeś mnie wydać, nie? No, słuchaj. Panda. Panda. Zapomniałbym o najważniejszym. Ten motocyklowy rajd odbywał się pod kryptonimem Polowanie na Czerwony Październik, ale nie chodziło o ściganie radzieckiej atomowej łodzi podwodnej, a o polowanie na kolory jesieni. Tak myślę. Tak stanąłem, że mam misia od drugiej strony. I tak na koniec obowiązkowe foto, które jest niejako zwieńczeniem tego intensywnego dnia. Razem z uśmiechami na twarzach, ja na wciągniętym oddechu, przedstawiciele rajdu, a w tle fontanna z niedźwiedzicą i niedźwiadkami. Dlaczego ty tam chcesz leżeć? To jeszcze raz wciągnijcie te brzuchy. Wciągamy. Ja sobie kasak wziąłem, nie wiem, że... Dziękujemy bardzo. Miła super. Pani nam zrobiła zdjęcie i film. Tak, dziękujemy, proszę. W herbie Przemyśla dumnie kroczy niedźwiedź, a napis pod nim przypomina, że to wolne królewskie miasto. Moje miasto. W polowaniu na Czerwony Październik udział wzięli Piotrek Floydu, Wojtek, Ania i Darek, Piotrek Schumacher, Robert, Marcin Szczepek, Piotr Boco, Rafał i ostatni element, czyli ja. Do zobaczenia, panie i panowie.
Jeździmy, bo lubimy. To już zupełnie inny październikowy dzień, a ja wyruszam w drogę doliną rzeki. Największą i najwspanialszą w województwie podkarpackim, czasem dzielącą, a teraz łączącą Przemyśl, jest rzeka o starej jak świat nazwie. Znana od wieków o praindoeuropejskich korzeniach, niesie ze sobą historię, a jej nazwa, co nieco tajemnicza, sugeruje szybko płynącą wodę. To rzeka San. Moje wspomnienia sięgają czasów, gdy na drugi brzeg można było dostać się jedynie rzecznym promem. Wspomnienia mam nawet z XX wieku i o dziwo całkiem wyraźne. Promy na Sanie był to kiedyś powszechny widok, ale wraz z nadejściem cywilizacji i postępem nie musimy już znosić kaprysów rzeki, którą kiedyś władał wodnik Sanon. Jego obecność zdradzał nagły szum w wodzie i powiew wiatru. Ciarki ludziom przechodziły po plecach. Teraz dzięki solidnemu mostowi za unijne fundusze Chyżyna jest połączona z Krzywczą, a tamtejsze miejsce piknikowe przyciąga kamperowców, rowerzystów z namiotem i bez niego, również kajakarzy, a ja lubię wpadać tu z radiem oraz na szybką ceremonię parzenia kawy na gazie. Wydaje się, że duch Sanona opuścił swe miejsce, ale niech was nie zmyli pozorna spokojność. Bywają wiry dostrzegane jedynie przez doświadczonych, a dla tych, którzy chcą zgłębić tajemnice tych okolic, polecam sięgnąć po trylogię Moniki Maciewicz Wiedma, Kruk i Żmijątko. Tam odkryjecie więcej fascynujących opowieści z prasłowiańskich czasów, dawnych wierzeń i starych bogów. QTH Przemyśl, a nadaje teraz mniej więcej 20 km od Przemyśla nad rzeką San się rozlokowałem. QTH Rawicz, Zbigniew z Rawicza, nadaje z mocą około 70 W, long wire 44 metry, 10 metrów pionowo do góry, plus drugiego piętra z balkonu i potem reszta 34 metry horyzontalnie w wolnej przestrzeni. Na balkonie również CG3000, jak mówiłem, moc 70 W, FT450D na biurku, tak to u mnie wygląda, Grzesiek. Proszę bardzo, mikrofon do ciebie, SP8 Cezary Barbara, kochana przez PSP, czy Olga Wanda Ewa. SP3, Olga, Wanda, Ewa, SQ8, Cezary, Barbara, Jokohama przez Paweł. Wszystko odebrałem. Zbigniewie, dziękuję za raport 5-9. To był naprawdę udany dzień w terenie z radiostacją. Wędkarsko-rybacka analogia idealnie oddaje atmosferę. To był dobry połów w postaci kilkunastu udanych łączności i ciekawych pogawędek z kolegami z całej Polski. Każdy raport 5-9 był jak doskonały zaciąg, który sprawił, że nasza przygoda była pełna emocji. Zbliżając się do końca, żegnamy się naszym radiowym żargonem, który jest jak specjalny kod łączący naszych pasjonatów. Słowa 73 wypowiedziane z uśmiechem to nasze pozdrowienia w telegraficznej formie, a dla pań przy radiach przesyłamy serdeczne 88, co można przetłumaczyć jako buziaki. Ostatnim etapem mojej radiowej wyprawy był powrót do twierdzy Przemyśl na mojej niepozornej, małej, czarnej Yamaszce 125.
To motocykl do zadań specjalnych, doskonały do pokonywania trudnych bezdroży. Zawsze można go przepchnąć lub wręcz przenieść, gdy zajdzie potrzeba. W tej chwili zatrzymuje się przy forcie 10A Pruchnicka Droga, dobrze zachowanym w partiach ziemnych, jednowałowym forcie przeznaczonym do obrony bliskiej. To spokojne miejsce idealne na krótką odskocznię z radiem. Piknikowa altanka wciąż zachowuje swoją pierwotną formę, niezdewastowana i gotowa do użytku. Być może lokalna młodzież znalazła teraz inne rozrywki. Mniej przelewa, więcej żyje w sieci. Ale wracając do istoty sprawy. Wielu ludzi z Polski i ze świata zastanawiało się, o co chodzi z tym tajemniczym językiem krótkofalarskim, z jego niezrozumiałymi dla większości cyframi i literami. Faktycznie to pytanie padło tylko od jednego znajomego z Wrocławia, ale jest godne uwagi. Co do zwrotów typu 73 i 88, to już wspominałem przed chwilą. Kod, czyli tak zwany slang, wywodzi się z telegrafii i służył do przyspieszenia komunikacji. Lepiej było wysłać dwie cyfry niż używając pełnych słów takich jak pozdrawiam. Lepiej było nadać trzy litery QTH oznaczające miejsce nadawania. Mój osobisty znak to SQ8CBY. W trakcie łączności mogą wystąpić różne zakłócenia, dlatego dla pewności trzeba go przeliterować. Po angielsku w międzynarodowych rozmowach, po polsku w krajowych. Każdy krótkofalowiec na świecie posiada swój unikalny znak wywoławczy, nadawany po zdaniu egzaminu i uzyskaniu licencji. To właśnie ten znak pozwala szybko zidentyfikować, skąd konkretny operator nadaje. Otóż z krótkofalarstwem jest tak jak z rybami. Albo ryba bierze, albo ryba nie bierze. Tutaj akurat zależy wszystko od propagacji. Dzisiaj ta propagacja była kiepska, chociaż jedną łączność udało mi się zrobić z Wielką Brytanią. To już zawsze coś. Przyznam się szczerze, że o łowieniu ryb nie mam zielonego pojęcia, ale koledzy coś tam opowiadali i porównanie mi pasuje. Radiowo-motocyklowe przygody zakończyłem w grudniu na forcie 10 Orzechowce. Było słonecznie, całkiem znośnie, no i na propagację nie miałem co narzekać. Oscar November 4, Charlie Hotel November, Sierra Quebec 8, Charlie Bravo Yankee, Portable. Sierra Quebec 8, Charlie Bravo Yankee, Portable, Oscar November 4, Charlie Hotel November, yes. Fine business, Gregor. For the moment, I'm working with 200 watts. Dziękuję wszystkim za wspólną przejażdżkę po okolicach i zdobywanie świata przez radio. Za każdym razem czekam niecierpliwie na Wasze komentarze i sugestie, które zawsze są dla mnie ogromnym wsparciem i inspiracją do nowych przygód. Będę wdzięczny za kciuki w górę, kolejne subskrypcje, a jeśli ktoś z Was ma ochotę autorowi postawić kawę lub dorzucić się do potrzebnego sprzętu, to pod każdym filmem jest przycisk super podziękowanie. Z góry dziękuję i mam nadzieję, że będziecie razem ze mną w kolejnych podróżach. Do wiosny coraz bliżej. Pozdrawiam i polecam się na przyszłość. Dużo słońca. Dla pań 88, a dla panów 73. Grzegorz. Słoneczna aura i choćby odrobinę ciepła to recepta na doskonały dzień. Jak tu w takich okolicznościach nie wyrwać się z domu? Tego dnia nie wytrzymał również Krzysiek na swojej lśniącej Hondzie 125. Miło było pogadać i część trasy pokonać wspólnie. Pozdrawiam i do następnego razu. Ale ładnie się świeci ten motocykl, także podoba mi się kolorek, nie powiem. No, sobie go sfilmuję, no i cudo.
Cuda.